Witajcie w Angoporadniku Fundacji Iskierka. Ten odcinek nosi tytuł Kryzysy i emocje i w zasadzie jest kontynuacją odcinka zatytułowanego Tornado emocji, o którym mówiłam w pierwszej serii, czyli o tym, jakie kryzysy, jakie emocje pojawiają się w dziecku w tym pierwszym okresie po diagnozie. Ten odcinek będzie trochę dedykowany kolejnym etapom. Przyjrzymy się temu, jakie kryzysy mogą się pojawiać, ale jak też rozumieć różne emocje, które towarzyszą dziecku, które zauważacie w dziecku i jak na nie reagować, czy jest w ogóle możliwość w jakiś sposób je regulować. Powiem też o tym, o dosyć ważnym aspekcie, czyli o tym, jak w ogóle leczenie farmakologiczne, jak leki mogą wpływać na poziom przeżywania u dziecka. Żeby zrozumieć w ogóle emocje dziecka, wtedy kiedy je zauważacie, warto sobie zadać takie pytanie, jaką te emocje pełnią funkcję. W odcinku dotyczącym jakby tych dobrych praktyk mówiłam o tym, że w psychologii jakby staramy się nie oceniać czy nie wartościować emocji na dobre i złe. Przyjmujemy, że każda jest nam potrzebna, każda w jakiś sposób komunikuje, w jaki sposób my przeżywamy różne doświadczenia, jakie oceniamy. I to jest jedna z bardzo ważnych, podstawowych funkcji emocji, czyli emocje dostarczają nam informacji o tym, co my widzimy wokół siebie, jak doświadczamy różnych sytuacji otaczającej rzeczywistości. Jest też takim komunikatem na zewnątrz, czyli daje innym informacje o tym, jak się czujemy i co się w nas dzieje, jak możemy właśnie przeżywać różne doświadczenia. Emocje pełnią też bardzo ważną funkcję motywacyjną, czyli mogą nas przybliżać, czyli mówimy o takiej motywacji do dążenia, czyli do szukania takich doświadczeń, które wzbudzają właśnie takie przyjemne stany emocjonalne, albo do unikania, czyli wycofywania się albo rezygnowania z aktywności, które wiążą się z jakimiś takimi mniej przyjemnymi doświadczeniami. Emocje też pełnią ogromną rolę w ogóle w przetrwaniu tak człowieka, ponieważ na przykład taka emocja jak lęk służy temu, żebyśmy dostawali jakiś sygnał, jakiś impuls dotyczący zagrożenia. Gdyby nie lęk, prawdopodobnie podejmowalibyśmy dużo więcej zachowań ryzykownych i narażeni bylibyśmy na różne zagrożenia, łącznie z utratą życia i zdrowia. W związku z tym, kiedy zauważacie jakąś emocję w swoim dziecku, warto sobie zadać pytanie, jakby co dziecko nam przez to komunikuje. Nie oceniajcie, jakby trudniej będzie zrozumieć dziecko wtedy, kiedy ocenicie to, co widzicie, czyli pomyślicie sobie, czemu on się złości, jakby co to oznacza, że on się tak smuci. Łatwiej będzie zrozumieć dziecko wtedy, kiedy będziecie się starać jakby znaleźć komunikat, który stoi za tą emocją. Zadacie sobie właśnie pytanie, co dziecko mi komunikuje, co jakby w jaki sposób doświadcza danej sytuacji. Lęk jest taką emocją, która zmienia się w trakcie leczenia, czyli mówiłam o tym, że na początku leczenia ten lęk w ogóle dominuje w obrazie emocji dziecka, czyli mówimy o tym, że to jest taki stan zgeneralizowany. Tego lęku jest bardzo dużo, w różnych sytuacjach się pojawia, ale też pojawia się wtedy, kiedy na przykład dziecko jest na sali i nic się nie dzieje. Tak? Dlatego mówimy o pewnej generalizacji, czyli można powiedzieć, że ten lęk pojawia się niezależnie od tego, co my przy tym dziecku robimy. Natomiast z czasem ten lęk jednak przyjmuje taką bardziej postać lęku sytuacyjnego, czyli pojawia się w określonych sytuacjach, które albo dla dziecka wiążą się z jakimś bólem, czyli na przykład dziecko się uczy, że jakaś sytuacja prowadzi do jakichś takich nieprzyjemnych doświadczeń czy doznań, i zaczyna się już bać tej sytuacji, zanim ona nastąpi. Albo na przykład wiąże się z takimi sytuacjami, które dla dziecka w ogóle są nieprzyjemne, czyli na przykład usypianie przed zabiegiem. Czyli widzimy, że ta postać lęku się zmienia, jest go trochę mniej i bardziej występuje w konkretnych sytuacjach. Jeśli się dzieje tak, że widzicie po, nie wiem, kilku, po czterech, pięciu, sześciu tygodniach, że ten lęk ma dalej taką postać zgeneralizowaną, to dobrze jest się podzielić tym spostrzeżeniem, nie wiem, czy z psychologiem, który jest na oddziale, czy z lekarzem prowadzącym, ponieważ może doświadczyć o tym, że dziecko potrzebuje jakiegoś dodatkowego wsparcia w tym procesie adaptacji, czyli jakichś narzędzi, informacji albo technik, które służą temu, żeby się lepiej oswoić z tym, czego doświadcza na oddziale.
w pracy nad lękiem, czy w ogóle w rozumieniu lęku, dosyć ważną kwestią jest wasz lęk, czyli lęk, który jest w rodzicu. Ponieważ czasami dziecko się nie boi konkretnej sytuacji, tylko wyczuwa, że wy jesteście niespokojni i boi się tego, czy czuje niepokój w kontekście waszych emocji. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że jesteście tym systemem naczyń powiązanych, warto, jeśli zauważacie u dziecka podwyższony poziom lęku, warto też znowu zwrócić się w swoim kierunku, tak? I tak sobie pomyśleć o tym, czy poczuć, jakby, jak wy się macie w tym momencie. Być może jakby dziecko nasila przeżywanie różnych emocji, ponieważ wyczuwa, że coś się dzieje w rodzicu. Bardzo ważną kwestią, która się wiąże z lękiem, jest też, no, są też takie zachowania, które obserwujemy u dzieci na przykład w gabinecie zabiegowym, czyli w momencie, w którym one na przykład przed zmianą igły kopią, nie wiem, gryzą, rzucają się tak na tym stole, trzeba je trzymać. Czemu ja o tym mówię przy okazji lęku? Ponieważ bardzo często jakby rodzice, jako rodzice zastanawiacie się, czy dziecko się wtedy, nie wiem, złości na was, czy na lekarzy. Natomiast bardzo często jakby źródłem tej reakcji jest właśnie lęk, czyli dziecko jakby spostrzega tą sytuację jako zagrażającą i uruchamia tak zwaną reakcję walki i ucieczki, czyli zupełnie pierwotną, często bezwarunkową reakcję, która właśnie polega na tym, że wchodzi w stan walki, czyli zaczyna walczyć z dorosłymi, którzy coś mu tam robią. Niejednokrotnie jakby sam moment trzymania dziecka jeszcze nasila to przeżywanie. Dlaczego jakby to jest ważne, żeby też w taki sposób rozumieć to zachowanie? Ponieważ bardzo często, kiedy spostrzegacie takie zachowanie u swojego dziecka, włącza wam się jakieś takie porównanie względem innych dzieci. Czyli na przykład mówicie o tym, że nie wiem, dlaczego ciebie najgłośniej słychać na oddziale, zobacz tam, nie wiem, Zosia i Jasiu idą, leżą, nikt ich nie słyszy, nic się nie dzieje, a ty oczywiście musisz tam robić awanturę. I czasami jakby to nasila jeszcze poziom lęku w dziecku, ponieważ zaczyna się jakby bać tego, że znowu się tak zachowa. A tak naprawdę jakby za tym wszystkim stoi bardzo wysoki poziom lęku i rodzaj tak naprawdę instynktu, czyli włączenie tej strategii walki po to, żeby się w jakiś sposób obronić. W takich sytuacjach, jeśli wasze dziecko się tak zachowuje, bardzo dobrze się sprawdzają takie techniki czy prace dedykowane oswajaniu samej sytuacji, czyli też takie, o których mówiłam w pierwszej serii, które tłumaczą dziecku, co się dzieje, ćwiczą pewne fragmenty tego doświadczenia, czyli zmianę igły na misiu, wkłucie wenflonu na misiu, tak? Ale też takie, no nie wiem, prace z dzieckiem, które są poświęcone w ogóle oswajaniu samego lęku, czyli tłumaczenie dziecku, co to jest za emocja, że czasami ten lęk jakby nie świadczy o zagrożeniu, a dziecku się włącza takie wnioskowanie emocjonalne, czyli właśnie skoro ja się boję, to znaczy, że spotka mnie tam coś strasznego. Tutaj zachęcam też do poszukiwania wsparcia, na przykład w psychologu, który pracuje na oddziale. Natomiast chodzi właśnie, do czego ja was zachęcam, to do tego, żeby też spojrzeć na takie reakcje z perspektywy bardziej emocji, którą jest lęk, niż samej złości, którą bardzo często też w jakiś sposób oceniacie. Złość jest bardzo ciekawą emocją. Czemu ciekawą? Ponieważ czasami jest taką bezpośrednią reakcją na to, co spotyka dziecko. Czyli na przykład umawiacie się, że dziecko będzie pół godziny grało na komputerze czy na tablecie, mija pół godziny, zabieracie tablet, pojawia się złość, czyli jest taką bezpośrednią reakcją na to, że idzie za tym komunikat, no nie chcę, żebyś mi zabierał ten tablet, tak? Natomiast czasami złość jakby przykrywa inne emocje, czyli stanowi rodzaj takiej trochę maski dla emocji, których dziecko nie chce pokazywać, czyli na przykład dla lęku, dla bezsilności, dla przykrości. I warto w przypadku złości, kiedy widzimy złość w dziecku na różnych etapach leczenia, bardziej zadać sobie to pytanie o to, jakby co dziecko mi komunikuje przez tą złość. Bo złość może się pojawić w każdej sytuacji. Może być tak, że dziecko jest przyzwyczajone do czegoś, czyli nie wiem, do wizyt w zabiegowym, do jakichś badań, nawet do jakichś takich dolegliwości związanych z leczeniem czy z chemioterapią, a przychodzi moment, kiedy widzicie, że w nim jest więcej napięcia, więcej tej złości i czasami, kiedy właśnie zaczynamy się zastanawiać, co dziecko komunikuje przez tą złość, to jest bardziej komunikat, nie wiem, nie mam już siły, jest mi trudno, wszystko mnie boli, tak jakby potrzebuję już stąd wyjść, tak jakby mam gorszy moment i wszystko mnie denerwuje.
Jeśli widzicie złość u dziecka, to oprócz zastanawiania się, jakby co się kryje pod tą złością, warto też nazywać dziecku tą emocję, czyli bardziej nazywać niż oceniać, czyli mówić, widzę, że się złościsz, tak? Zastanawiam się, jakby co ta złość mówi więcej, co ty chcesz mi powiedzieć, no nie? Zamiast czemu się złościsz, przecież ja też tu jestem, ta złość jest niepotrzebna, nie ma powodu, żeby się złościć, nie? To jest to, co się zawiera bardziej w ocenie tej emocji. To, do czego bardzo zachęcam, to do tego, żebyście też myśleli o tym, jak tą złość w dziecku rozładować, ponieważ złość jest bardzo energetyczną emocją i czasami skupiamy się na samej ocenie emocji, natomiast mniej na tym, żeby dziecko potem wyregulować. I kiedy widzimy, że dziecko się złości, dobrze jest pokazać dziecku, jak może tą złość przekierować na jakieś bezpieczne czy akceptowane zachowania. Tak jak mówiłam o tym w odcinku dotyczącym wychowania, tak? Czyli w momencie, w którym dziecko się złości, możecie powiedzieć, no jakby widzę, że się złościsz, nie chcę, żebyś, nie wiem, rzucał przedmiotami, ale możemy iść, nie wiem, na świetlicę, weźmiesz sobie piankowe klocki i będziemy razem rzucać o podłogę tak długo, aż poczujesz, że jesteś zmęczony, tak? Albo masz tutaj, nie wiem, poduszkę, możemy razem po prostu walić z całej siły o tą poduszkę, żeby tą emocję po prostu rozładować. Czyli możecie się starać przekierować tą złość czy ekspresję tej złości na jakieś zupełnie bezpieczne i akceptowane warunki, idąc naprawdę za tym, że energia, która powstaje w dziecku pod wpływem złości, jest bardzo silna, tak jak w dorosłym. My bardzo często jakby komunikujemy tą złość też krzykiem, tak? Dziecko robi podobnie, więc albo mu pokażemy, jakie granice są zupełnie w porządku, albo dziecko pójdzie jakby za swoją spontanicznością, czyli właśnie może czymś rzucić, coś potłuc, kopnąć was, tak? Albo jakoś tak niemiło się do was zwrócić. Także w tej pracy nad złością warto też mieć z tyłu głowy jakby pamięć o tym, żeby pokierować trochę dziecko, jeśli chodzi o regulację tej emocji. Smutek jest często taką emocją, która wzbudza niepokój u rodziców z kilku powodów. Po pierwsze, często jako rodzice komunikujecie taki dyskomfort związany z obserwacją dziecka, które się smuci, czyli chcecie mu jakoś pomóc, wesprzeć go jakoś, tak? Uruchamia to w was wszystkie instynkty troski i opieki, a jakby widzicie pewną bezradność czy bezsilność, odczuwacie w tym zakresie, mówicie, że nic nie działa, że dziecko jest takie smutne, że już nie wiecie jakby co zrobić, żeby ono chodziło uśmiechnięte na oddziale. Więc jakby to jest pierwszy powód, dla którego pojawia się niepokój, czyli wasze doświadczenie bezsilności, bezradności i potrzeba zmiany tej emocji. Innym aspektem jest to, że często kojarzycie smutek z depresją, czyli zastanawiacie się, czy jak dziecko jest smutne przez parę dni, czy to już znaczy, że ono ma jakiś stan depresyjny, czy trzeba mu jakiejś dodatkowej pomocy, czy trzeba wdrożyć jakieś leczenie farmakologiczne. A trzecim aspektem smutku jest to, że często kojarzycie to z utratą motywacji, czyli widząc dziecko smutne, macie takie myślenie, że może on już nie chce, może on już nie ma nadziei, może on już stracił motywację. I też wywołuje to w was sporo niepokoju. Warto sobie pomyśleć trochę o tym, że smutek znowu jest emocją, którą po prostu przyjmujemy, tak? Czyli obserwujemy i staramy się jej nie oceniać. Natomiast czasami jakby dobrym pomysłem jest właśnie bardziej zadać sobie pytanie, co dziecko komunikuje przez ten smutek i przykrość. Łatwiej wtedy nam będzie znaleźć jakby odpowiedź na pytanie, czego dziecko potrzebuje. Możemy też wprost go o to zapytać, tak? Mówiąc, widzę, że się smucisz, czy widzę, że ci jest przykro, czego możesz potrzebować, tak? W jaki sposób mogę ci pomóc. Zapraszam was do materiału z panią Marzeną. Panią Marzenę już mogliście poznać w pierwszym odcinku drugiej serii. Pani Marzena, czyli mama Meleny, podzieli się z wami doświadczeniem dotyczącym tego, jakie ona emocje zauważała w Lenie i w jaki sposób na nie reagowała. Pani Marzena, no, jesteście ponad rok jakby w leczeniu. Pewnie Lenusia miała różne momenty, tak jak to tutaj zwykle bywa. Jak pani jakby traktowała czy reagowała na jej różne emocje? Jakie miałyście być może sposoby, żeby jej jakoś, no, jakoś ją wspierać czy pomagać tutaj w tym procesie?
Tak, były różne momenty, momenty ciężkie, wiadomo, też smutek ze względu na to, że jest tutaj, nie w domu. Przychodziły takie momenty, że dziecko, wiadomo, chce jechać już do tego domu, jak jest tutaj za długo, więc jest ten płacz. Jest też płacz, jak się idzie czasami do zabiegowego, wiadomo, zmiana igiełki, inne czasami badania, ale gdy Lenka płakała, ja jej na to pozwalałam. Wręcz, żeby poczuła, że ma pozwolenie, pozwolenie na to, że może sobie popłakać, że to jest naturalna reakcja i dawałam jej na to przyzwolenie. Nie chciałam, żeby czuła się taka obarczona, że jej może nie wolno płakać albo coś, że to jest niestosowne w danym momencie. Nie, jest to jak najbardziej w porządku i ona o tym zawsze wiedziała, że jeżeli się czuła smutna i chciała sobie popłakać, to jak najbardziej mogła sobie popłakać. Mhm. I zawsze jej to ulżyło. Mhm. Tak. Czyli mówi Pani o tym, że jakby ten płacz nie był czymś, czego należało się bać, bo to świadczy o tym, że dziecko sobie, nie wiem, nie radzi, albo że jest mu trudno, mhm. tylko jako taki sposób właśnie dać na poradzenie ulżyć. Sobie. Tak, na tak, poradzenie tak. sobie jakby z tą rzeczywistością. A czy miałyście jakieś na przykład pomysły na strachy różne, albo na lęki, czy coś robiłyście, żeby, jak Pani widziała, że Lena się boi na przykład? Na szczęście u mojej Lenki nie za dużo takich przypadków lęku było. Może to dlatego, że od samego początku starałam się właśnie prowadzić tak, żeby ona się nie bała pewnych rzeczy, więc gdzieś tych lęków miała mało. Ale raz pamiętam, był taki temat łapacza snów. I tu były fajne zajęcia właśnie, też z iskierki. Więc cudowny łapacz snów nawet wisi dzisiaj u nas w pokoiku i powiedziałam mamusiu, jak mi z nim dobrze jest, dobrze mi się śpi. Więc jakieś takie elementy widocznie, typu łapacz snów z piórkami pięknymi, kolorowymi, wiszącymi, na pewno dziecku pomaga. Na pewno jakieś pluszaczki, które mają swoje ulubione, też pomagają, jeżeli oni mogą nawet zabrać do zabiegowego ze sobą. Trzeba im na takie rzeczy pozwolić, bo to jest też ich swój świat. Też nie możemy go całkowicie jakby odrywać, zmieniać im to. Nie, trzeba im po prostu tym dzieciaczkom dopomagać wręcz, wręcz się zapytać, czy on coś potrzebuje, żeby on sam się określił, albo przynajmniej spróbował się określić, co on potrzebuje, albo co by mu pomogło, żeby się poczuł lepiej. Czy myśli Pani, że właśnie to, w jaki sposób rozmawiała Pani z Leną i też to, że Pani też jakby w innych rozmowach, nie, mówiłyśmy o tym, czy Pani mówiła, że starała się Pani zawsze mówić prawdę w tych granicach jakby tak, tych informacji, które musi wiedzieć na ten moment. I tak sobie myślę, czy uważa Pani, że to mogło mieć wpływ na to właśnie, że ona się mniej bała albo miała większe zaufanie też jakby do dorosłych tutaj na oddziale? Ja myślę, że tak, tak. Nigdy ją nie straszyłam żadnymi igłami. Nigdy ją nie straszyłam. Miałyśmy pobieraną krewkę, co na nią niestety czerwony pasek zaciskowy na rączkę źle działa. Było to też nad ranem, była taka sytuacja. Natomiast bardzo fajnie współpracowała się z paniami pielęgniarkami, które poprosiłam o chwilę dla nas, tą jedną minutkę, żebym jej mogła wytłumaczyć, ponieważ ona już brała tą rączkę, nie chciała ją dać, płakała bardzo mocno, że ona nie chce żyłki i tak dalej. Postaram się jej to wytłumaczyć, że nie chcemy tego robić na siłę, że Pani Dorotka zrobi to w taki sposób, że ona naprawdę nawet nie będzie wiedziała, w którym momencie krewka została pobrana i że jak się zrelaksuje, troszeczkę uspokoi, przytuli się do mnie, tutaj ja mówię, zobaczysz szybciutko i będzie sprawnie wykonane. I ona faktycznie sama po tej krótkiej rozmowie, ale takiej na spokojnie, Pani pielęgniarki dały nam na to czas, więc to też jest cudowne, że nam ten czas dały, wyciągła sama tą rączkę. I to była chwila, moment, po czym powiedziała, mamusiu, nie bolało mnie. I ja mówię, widzisz, kochanie, także cudowne to było. Taka obopólna współpraca. To, co warto jeszcze podkreślić w temacie smutku, to to, żeby znowu jakby nie oceniać tej emocji, czyli nawet jeśli to jest taki moment, w którym widzicie, że dziecko się smuci, czy jest mu przykrość w środku leczenia, czy nawet na końcówce leczenia, dziecko cały czas ma prawo do smutku i przykrości, tak? Czyli mówienie mu, czemu się smucisz, przecież nic się nie dzieje, albo przecież już jesteśmy na końcu, przecież za chwilkę, nie wiem, będziesz w domu i wszystko wróci do normy,
to są często takie komunikaty, które dzieci przeżywają jako unieważniające, czyli doświadczają smutku, ponieważ w taki sposób podchodzimy do ich emocji. Więc to, co warto robić, to bardziej właśnie podkreślę jeszcze raz, zwrócić uwagę na to, co dziecko nam przez smutek komunikuje, zamiast jakby zaprzeczać tej emocji, czy unieważniać ją poprzez takie mówienie do niego, że jakby nie ma powodu, tak, dla tego smutku, czy dla tej przykrości. Jeśli chcemy zrozumieć różne emocje, kryzysy, których dziecko doświadcza w trakcie leczenia, warto pomyśleć też o tym, w jaki sposób leki, które przyjmuje, mogą wpływać na jego doświadczenie emocjonalne, czy w jaki sposób leki mogą intensyfikować różne stany emocjonalne. Takimi lekami, na które na pewno warto zwrócić uwagę, są sterydy. One działają bardzo różnie, czyli u niektórych dzieci intensyfikują doświadczenia, czyli dzieci są bardziej pobudzone, czasami widzimy w nich więcej złości, gniewu, są bardziej takie impulsywne. Inne dzieci z kolei wchodzą w apatię, w smutek. Często naprawdę ten obraz, można powiedzieć, zachowania czy przeżywania przypomina stany depresyjne, a u niektórych jakby nie obserwujemy żadnego wpływu. To, na co chciałabym Was uczulić, to po prostu na taką świadomość, że leki sterydowe mogą wpływać na emocje. Z jednej strony, żebyście się nie bali tej sytuacji, czyli nie odczuwali niepokoju w związku ze zmianami, które są u dziecka. Z drugiej strony, żebyście też to komunikowali czy psychologowi, czy lekarzowi, po to, żeby zwrócić uwagę na to, czy faktycznie przyczyna jest po stronie leków, czy może się coś dziać w dziecku takiego, co wymaga jakiejś takiej interwencji czy dodatkowego wsparcia. Jeśli obserwujecie takie zachowanie u dziecka, to bardzo często rozmawiamy z rodzicami, że to jest w zasadzie taki czas na przetrwanie. Czyli jeśli wasze dziecko pod wpływem leków sterydowych albo zapada w apatię, albo jest takie bardziej złoszczące się czy gniewne, no to wiemy, że za jego przeżywanie odpowiadają pewne substancje chemiczne, które przyjmuje, w związku z czym nasze interwencje, czyli dorosłych, tak, obojętnie czy to jest interwencja psychologiczna, czy wasza jako rodziców, one po prostu nie odniosą skutku. Natomiast to, co możemy zrobić, to z jednej strony mówić dziecku, że to, co przeżywa, może się wiązać z lekami, bo dzieci czasami też się czują zagubione w swoich reakcjach. One widzą, że coś się z nimi dzieje, ale nie wiedzą dlaczego. Z drugiej strony możemy się też zająć waszymi emocjami, czyli czasami pomaga po prostu odgadanie się, tak? Ponieważ w was też różne rzeczy się dzieją wtedy, kiedy widzicie zachowanie swoich dzieci. I naprawdę dla wielu rodziców ten czas jest szczególnie trudny. Lekami, na które też warto zwrócić uwagę, są w ogóle leki psychiatryczne, które są podawane też dzieciom przy okazji leczenia onkologicznego, ponieważ w ogóle w przypadku dzieci dobór leków psychiatrycznych czasami jest bardzo trudny, czyli odbywa się to metodą prób i błędów, ponieważ układ nerwowy dziecka jest niedojrzały, czyli my tak naprawdę nie wiemy, jak na niego zadziała dany lek. U niektórych dzieci widzimy coś takiego, co nazywamy reakcją paradoksalną, czyli lek, który ma dziecko wyciszać, tak naprawdę powoduje bardzo silne pobudzenie i dziecko zachowuje się gwałtownie, jest wybuchowe, nasila pewien poziom przeżywania. W związku z czym, jeśli dziecko dostaje takie leki, to znowu jakby do waszej świadomości ważną informacją jest to, żeby zwracać uwagę, jak się na tych lekach zachowuje, bo jeśli w niedługim czasie od przyjmowania leków psychiatrycznych widzicie jakieś zmiany w emocjach, takie właśnie na poziomie pobudzenia, że to pobudzenie jest większe, dziecko się zachowuje gwałtowniej, to przyczyną tego zachowania mogą być też leki psychiatryczne. Emocje dziecka w kolejnych etapach leczenia, czyli po tym okresie adaptacji, mogą być bardzo różne. To, co szczególnie warto zapamiętać, to to, że każda z tych emocji pełni jakąś funkcję, coś komunikuje, jest jakąś informacją i warto tak o nich myśleć. Natomiast to, co się dla mnie bardzo wiąże z tym tematem, to też myślenie o tym, jak dbać czy intensyfikować te przyjemne dla dziecka emocje. Czyli jeśli dziecko ma mieć motywację do leczenia, to ono przede wszystkim ma mieć motywację do życia. Jeśli będziemy myśleć o tym, jak jakby wzbogacać to życie dziecka, czyli nie wiem, angażować się w przyjemne doświadczenia,
organizować mu dużo frajd, tak? Czy takiego właśnie wspólnego doświadczania z rodzicem, śmianie się na oddziale, nie wiem, śpiewanie, tańczenie, robienie różnych fajnych rzeczy łącznie z jakimiś, nie wiem, warsztatami, czy uczestniczenie w jakichś ciekawych wydarzeniach. Wtedy jakby dbamy też o tą sferę emocjonalną na poziomie doświadczeń bardzo przyjemnych dla dziecka i większa jest szansa, że dziecko będzie miało właśnie tą chęć, gotowość, napęd do leczenia, jeśli będzie miało napęd do życia. To już wszystko w temacie emocji, kryzysów jakby na kolejnych etapach leczenia. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Będę w nich mówić o tym, jakie kryzysy bądź trudności mogą się pojawiać przy okazji tematu związanego w ogóle z jedzeniem czy z żywieniem, ale także poruszę bardzo ważny i bardzo trudny zarazem temat wznowy choroby, która u niektórych dzieci następuje.